Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Jest taki malutki temacik, który poruszałem gdzieś między wierszami i który powinienem poruszyć 23 lutego. A to dlatego, że to wtedy obchodzimy Światowy Dzień Walki z Depresją. Bo o niej właśnie teraz mówię. A tematy tego nie poruszyłem do tej pory. Nie dlatego, że nie miałem czasu, tylko właśnie dlatego, że i ja mam lepsze i gorsze dni i ja doskonale zdaję sobie sprawę, jak zmagania z depresją wyglądają. I jeżeli ktoś potrafi powiedzieć, a takie osoby się zdarzały w Polsce, że coś takiego jak depresja nie istnieje, to niech wróci po rozum do głowy. I choć wielokrotnie powtarzałem, żebyście dali sobie pomóc, jeżeli macie potrzebę, poszli do psychologa czy nawet psychiatry, o tyle wiedzcie, że ja nie zawsze potrafię sobie pomóc i nie zawsze daję sobie pomóc. Z tym, że w przeciwieństwie do niektórych ja jestem tego świadomy. Ale nie będę się rozwijał na ten temat, tylko powiem coś, co być może zabrzmi dość mocno. I wiem, że co bym nie zrobił, to i tak Was nie powstrzymam, jeżeli coś będziecie chcieli zrobić, ale życzę Wam jednego. Gdy będziecie stać na tym pierdolonym parapecie, to życzę Wam, żebyście nie mieli odwagi zrobić tego jednego kroku. To jest jedyna sytuacja, w której życzę Wam tego, żebyście nie mieli odwagi. Żeby Wasza odwaga gdzieś poszła. A w zamian tego, żebyście znaleźli w sobie tę resztę pokładów, energii i resztę już właśnie odwagi, żeby żyć dalej. Bo kurwa, jak sądzę, macie dla kogo. Pozdrawiam.